Antrax żył w cieniu trójki troszowych gigantów. Ale czy płyty, które wydawał, faktycznie można uznać za gorsze lub niedorównujące innym zespołom? Przyglądnijmy się dzisiaj bliżej ich trzeciej płycie Among the Living. Dzięki, że jesteście tutaj, że przybywacie. Ja dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o Antraxie, ale zanim jeszcze to nastąpi, chciałbym tylko powiedzieć, że zainspirowałem się przy tym tworzeniu materiałów Metal News, kiedy napisał o 31. rocznicy wydania tego albumu i to odnośnik zobaczycie gdzieś w opisie oraz Songs Fact, gdzie też kilka ciekawych rzeczy znalazłem. Ja przypomnę jeszcze, że jeżeli to nagranie osiągnie 500 wyświetleń w ciągu miesiąca, chciałem powiedzieć tyle, na pewno osiągnie, ale 500 wyświetleń w ciągu pierwszej doby, to natychmiast planuję następnego Antrax już w sierpniu. Dla tych, którzy chcieliby dodać jakieś swoje płyty, które bym miał omówić, które później będziemy głosować, zapraszam do wsparcia. Macie tutaj link gdzieś tam w opisie. Nowa zasada brzmi tak, że tylko ci, którzy mnie wspierają, i to są małe naprawdę kwoty, które możecie dać, możecie wtedy zaproponować jakąś płytę. W tym momencie, jak to nagrywam, a jest 6 lipiec, mam już 6 płyt, być może już jest więcej teraz, bo było wcześniej już nagranie Lux Torpedy, ale na ten moment mamy na przykład Cool Kids of Death, Testament, The Ritual, Tough Enough, Diablos Tequilos, Iron Maiden, The X Factor, Megadeth, Crypting Writings i King Diamond Abigail. Być może coś doszło i tak jak mówię, jeżeli zbiera się 10 płyt, robimy i wszyscy będą głosować na te płyty, lub jeżeli się nie uzbiera 10 w ciągu miesiąca, to po prostu po miesiącu i tak zrobimy losowanie. Więc zapraszam tych wszystkich do wsparcia. Niewielka kwota, a coś wszyscy z tego mamy. To pierwsza płyta Antrax, jaką omawiam na tym kanale, więc należy się tutaj pewien krótki wstęp, bardzo też subiektywny. Metallica, Megadeth wciągały mnie od początku, miały swoje przeboje, które mnie fascynowały. Był to Slayer. Może on nie miał przebojów, ale przekonywał mnie swoją brutalnością, surowością. A Antrax? Ani dla mnie nie miał przebojów, a przynajmniej ja ich tak nie odbierałem, to co słyszałem. Madhouse, Indians. Dla mnie dużo huku o nic. Ja kompletnie tego nie łapałem. Ja też nie znałem za bardzo fanów Antraxu. Wiecie, fani Metalliki i Megadeth potrafili się ze sobą kłócić. Slayer, kurwa, wiadomo, nie? Irony, Motorhead, to jacyś zafascynowani fani, ale Antrax, ktoś kiedyś miał jeszcze jakieś naszywki Antraxa, ale żebym, nie słyszałem nigdy, żeby ktoś przyszedł do mnie i powiedział, ale świetną znam płytę Antraxu, ale jestem podjaranym fanem Antraxu. Ja przynajmniej takich nie znałem. Jeżeli wy takich znaliście, to może łatwiej by wam było coś skumać z Antraxu. Dopiero era Johna Busha mnie w tym wszystkim urzekła. Płyta? Sound of White Noise, tak? Była dla mnie przełomem w odbiorze Antraxu. Dlatego zdziwiło mnie w pewnym momencie, że jacyś tam ludzie, którzy znali Antrax, narzekają na tę płytę. Dla mnie to był konkret. No i tak właśnie odbieram erę z Bushem jako najlepszą. Próbowałem już wtedy słuchać jakichś starszych Antraxów, ale tak naprawdę utknąłem trochę na kasecie debiucie. Zresztą mam tę kasetę, pokażę wam dla tych, którzy oglądają to na YouTubie dzisiaj. Antrax w swoim debiucie, Fist of Metal, mam tu taką kasetę. Wiecie, nawet to, kto to wydał, tą kasetę? Zaraz sprawdźmy tą kasetę. Wydał, Jezu, jakie małe literki. Metal My Production, no to nie jest tak źle, nie? Trochę mnie zdziwiło, bo tak naprawdę niewiele tam widać. Oprócz tej okładki, to później jest to, co tutaj nic nie ma. Kto tak wydaje, wygląda to jak takie pirackie nagranie. No w każdym razie, przechodząc do rzeczy, nie jest to jakieś może tragiczne, że mnie odrzucało, ale z drugiej strony po wielu latach ja nadal nic z tej kasety nie pamiętam, a słucham ją ostatnio, specjalnie wziąłem ją sobie i czasami ją włączam. No nie przekonuje mnie to jakoś ta muzyka, nie jest to coś takie, że jak puszczę, wiecie, Ride the Lightning, Master of Puppets, mówię, wow, ale utwór, nie, tu po prostu gna coś, łupie, czasami fajnie, ale mnie to jakoś nie tęsknię za tym, o tak bym to chyba nazwał. I dopiero jakiś czas temu postanowiłem przyjrzeć się zespołowi, no, coś więcej niż tylko debiut i to, co znam z Bushem, co zagrali.
Druga płyta już dla mnie była dużo lepsza, nadal jednak no oczywiście dla mnie dupy nie urywała. Oprócz Madhouse była tam też taki fajny utwór Meduza. Dla mnie fascynujący. Czemu to nie był Killer, który do mnie dotarł wcześniej? Ten riff, który się tam ciągnie przez cały utwór, zrobił różnicę. No i przede wszystkim był inny, może mniej, trochę szalony. To było taka jazda na zasadzie, mamy jeden fajny riff i jedziemy z tym do przodu. Nic się tam za dużo aż tak nie zmienia. I chyba to mnie przekonywało. Ale to był jeden utwór raptem, tak? Dopiero ta trzecia płyta, o której dzisiaj mówiłem, Among the Living, i to była jako pierwsza płyta z tego okresu, która dała mi coś do posłuchania, dała mi coś, co byłem w stanie posłuchać i coś ciekawego w niej usłyszeć. I nadal nie jestem jakimś fascynatem tej płyty. To nie jest tak, że to mnie jakoś jara, ale to już jest płyta, którą uważam, że warto polecić. Chciałbym w jakichś tam następnych nagraniach też omawiać więcej płyt Anthraxu. Czy będę jakieś płyty wcześniejsze przed Among the Living? Pewnie nie, chociaż to też trochę od Was zależy, od tego, co Wy tam zagłosujecie. Być może przejdę od razu do płyt z Bushem, dużo mi bliższych, to się jeszcze pewnie okaże. Więc tak jak mówiłem, Among the Living, trzeci album studyjny, wydany w 1987 roku. No a pamiętajcie, że rok wcześniej Master of Puppets się ukazał. Megadeth, The Seals, no i Slayer, Raging Blood. Slayer. Kurwa. To są dopiero hiciory. No i gdzie w tym wszystkim mamy ten Anthrax? Mamy tu Belladonnę ze swoimi krzykliwymi śpiewami, czasami dramatycznymi, czasami rapowanymi. Mamy riffy Scotta Iana, agresję perkusyjną Charlie'ego Benanta. No i taki wychodzi z tego, mamy taki bardzo połamany trash hardcore. Chciałem tylko jeszcze przypomnieć, że jest taki zespół jak Stormtroopers of Death, który wydał płytę Speak English or Die. Nie wiem, może też ją kiedyś zrobię. To też była taka, zawsze gdzieś to można dopasować do Anthraxa, taka no, nowa jak na tamten czas mieszanka właśnie tych stylów. Natomiast sam Among the Living myślę, że dał pewną rodzaju definicję dla Anthraxu, coś co bardziej zaczęło określać pewien styl. Styl, który był dynamiczny, połamany, no właśnie zalatujący tym całym hardcorem i co ciekawe tekstowo bez żadnych diabłów, bardziej to był luz nowojorski, krótkie spodenki, t-shirty i specyficzne poczucie humoru. Anthrax wśród tych płyt wydanych przez te powyższe trzy zespoły. Czy zrobię aż taką furorę? No, ja tak czytam, że coś tam jakaś furora była, ale tak sobie patrząc na moje rzeczywiste odczucia, ta płyta gdzieś mi przyszła obok. Ja nigdy do niej, nikt mi to, jak mówię, nie polecił, więc może to kwestia tylko środowiska, ale gdzieś to do mnie nie dotarło. Być może zupełnie inaczej było w tym amerykańskim tutaj stylu, bo ta płyta jednak odniosła jakiś sukces. Sukcesem też było pewne brzmienie. Jako producenta zabrano Eddie'ego Kramera. No a to był już taki gość wtedy znany na przykład z pracy Led Zeppelin, Kiss, Jimi Hendrix. No to nie był ktoś z byle jakiejś tam łapanki. Jednak okazało się, że już po nagraniu wizje muzyków i producenta poszły kompletnie w różną stronę. Muzycy chcieli taki surowy, szorstki materiał, bez jakichś tam tu dziwnie, natomiast producent ten niedawno miał inny album, z którym miał do czynienia, Def Leppard. I zupełnie co innego miał w głowie różnego tego typu, no można sobie porównać, jeżeli choć trochę kumacie Def Leppard. I okazuje się tu, Ian Scott zdawał tutaj relację, że Kramer tutaj w złości zdjął z brzmienia większość efektów, które tam nałożył, które miały tam jakoś to upięknić ten album i praktycznie wszystkie, nawet te, które zespół zaakceptował wcześniej i dał im najbardziej surową wersję, jaką tylko dał. Tak ze złości, macie tu jak schronienie, potrzebujecie. No ciekawe było to, że właśnie to się zespołowi spodobało i to właśnie dzisiaj słyszymy. Tu jeszcze dodam taką rzecz, że sama płyta Among the Living została też poświęcona pamięci basisty Metallica Cliffa Burtona, który 6 miesięcy przed wydaniem tej płyty zginął w wypadku autobusowym. Jeżeli chodzi o okładkę, to zespół też tutaj wziął pewnego znanego rysownika, Dona Brautingame'a, znanego
już z kilku innych okładek, no chociażby właśnie z wymówionego wcześniej przeze mnie Master of Puppets, ale też Ritual Testamentu czy Razor Edge AC/DC. No to już trochę akurat później, ale no znany właśnie z takich okładek. Na okładce widzimy pewnego mężczyznę, takiego już powiedzmy nie młodego, który tak w zabawny sposób tak uchyla kapelusz w takim geście powitania, a on stoi pośrodku tłumu, który nie patrzy się już, że tak powiem, na nas, a ci wszyscy ludzie są jednakowo ubrani. A wokół tego człowieka jest taka charakterystyczna poświata. Bardzo, bardzo, bardzo taka rzucająca się w oczy okładka. No i jest kilka teorii co do tego, kto to właściwie jest na tej okładce i co ona przedstawia. No i jedną z pierwszych rzeczy było to, ponieważ zespół bardzo się inspirował Stephenem Kingiem tutaj w tekstach, zresztą o czym jeszcze będę mówił, że tym właśnie człowiekiem, który tu stoi, jest Randall Flagg, jako taki główny antagonista z powieści Bastion, właśnie Stephena Kinga, no i też utworu Among the Living. Inni mówią, że to jest Henry Kane, też antagonista, natomiast z filmów o Duch 2 i Duch 3. Natomiast sam perkusista, Charlie Benant, który no miał dosyć spory jakiś tam zawsze wpływ na te graficzne rzeczy, które zostały wydawane przez różny merch przez zespół. Cytuję, mówi tak: słowa co prawda nawiązywały do książki Stephena Kinga, ale nie myślałem o tym, gdy wpadałem na pomysł artworka. Zawsze interesowałem się horrorami, a tytuł Among the Living w zasadzie dotyczył dobra i zła. Chodziło po prostu o to, jak wiele zła jest na świecie. Chciałem przedstawić taką osobę, a konkretnie tłum identycznych ludzi, jedną wyróżniającą się postać, która niczym fala to wszystko zapoczątkowała, czyli falę zła. No i dobrze, i jedziemy teraz do czegoś, co każdy z nas już pewnie czeka, czyli do samej muzyki. Among the Living. I co? Będzie szybko, mocarnie i szalenie. Jedziemy. Disease, spreading the disease. To jest właśnie słowa głównego bohatera Randalla Flagga, o którym już wspominałem a propos okładki. No i mówi o ten główny bohater, chciał tam użyć broni biologicznej i to są jego słowa. Ciut mamy zwolnienia przy melodyjnym refrenie, ale tylko po to zwolnienie, żeby pojechać jeszcze raz. No i szalona surówka. W ogóle to wszystko idzie tak szybko, tak szalenie, że czasami chciałbyś się zatrzymać na chwilę, coś posłuchać, a to i wszystko idzie bach, bum, bach, trach i dobrze. Natomiast Kaudina Masz, tutaj mamy jazdę bez trzymanki. Tu tylko kazikowe mogłoby zabrzmieć najlepiej. Poszli! Wyraźnie w tych utworach słychać, jak w innym środowisku muzycznym wyrastał Anthrax. No i jeszcze pewna zacna solówka w tym całym szalonym utworze.
A sam tytuł piosenki pochodzi od technika gitarowego Anthraxu, który gdzieś tam zranił się w plecy i podczas tego, gdy ratownicy medyczni go tam opatrywali, to on cały czas krzyczał: "Dude, I got caught in a mosh." No i stąd wziął się ten pomysł. Natomiast Charlie Benante powiedział w 2016 roku w jednym z wywiadów, że to jego ulubiona piosenka do grania na żywo. Mówił tak, cytuję: odkąd piosenka została napisana i nagrana po raz pierwszy, była na setliście i zawsze była numerem, który doprowadza ludzi do szaleństwa. I fajnie jest grać. Są różne elementy piosenki, które kocham, uwielbiam. Kiedy piosenka się zaczyna, jest naprawdę fajna. Nazwałbym ją biciem w stylu ICDC. Z wyjątkiem trochę szybszego bicia. Ale są to tylko elementy piosenki, które mnie interesują. Wiem, że publiczność to uwielbia. No ale mamy kolejne hiciory. I Am The Love. Piosenka opowiada o komiksowej postaci sędziego Dredda. Może niektórzy z was czytali komiks, albo tak jak ja oglądali film. Dla mnie taki trochę to taki żenujący, niezbyt chyba dobrze. Być może w latach 90. to, co powstało, niezbyt mnie też przekonywało. No ale nie wchodząc w tekst, do którego i tak zaraz jeszcze podejdę, sekcja rytmiczna piknie tutaj. Tak samo pięknie tutaj łazi i dobrze wszystko brzmi w refrenie, choć powiem wam, ten tekst jest dla mnie idiotyczny. No właśnie, szanuj oznakę, zdobył ją swą krwią, bój się broni, twoim wrokiem może być śmierć, gdyż ja jestem prawem i nie będziesz do nikogo skakał. Ja jestem prawem, ja sądzę bogatym, nie chcę mi się tego czytać dalej. W każdym razie to taki właśnie z tego komiksu, jakoś mnie to niespecjalnie przekonuje. Zostało też usłowiane takie słowo drog przez 2K. I to słowo zostało wymyślone przez twórcę komiksu, a ono oznacza nazwę własną pistoletu Dredda. O, taki tutaj ciekawostka. No i jeszcze jest tu takie przyspieszenie. No powiem tak, naprawdę tutaj odjechali. Szacun za to, co tu zrobili. Czwarty utwór o tytule, który zawsze powoduje, że nie wiem, jak to wymówić, ale ten nawet tytuł ma swój sens, o którym zaraz powiem. Efil Niku Fesin. I w skrócie jest po polsku NFL, czyli taka liga hokejowa. Ten tytuł ma swój pewien pomysł, o którym wam zaraz powiem. Nie wiedziałem o tym, dopiero powiem wam szczerze, całkiem niedawno się o tym dowiedziałem. No ale zacznijmy muzycznie. Początek jest wręcz piorunujący. Właśnie, to jest początek. No ale teraz przejdźmy do tytułu. Tytuł Efil Niku Fesin to jest odwrotność, czyli jakbyście przekręcili, od Nice Fucking Life, czyli pisane od tyłu. No i tutaj jest taka podwójna interpretacja. No raz, że specjalnie to dali, żeby to napisać, a żeby wprost nie przeklnąć, tak? A drugi, te NFL, czyli National Football League, Belushi był kapitanem swojej drużyny piłkarskiej. No właśnie, dlaczego NFL mi się kojarzy z hokejem? Powinienem to pewnie sprawdzić przed nagraniem, a zawsze NFL kojarzyłem z hokejem, pewnie jest jakiś inny skrót. No to a tutaj mamy National Football League.
A właśnie, jednej ważnej rzeczy tu nie dopowiedziałem. Chodzi o John'ego Belushi'ego. To jest aktor, którego chyba najbardziej możecie, przynajmniej ja kojarzę, z różnych no, filmów, Blues Brothers chyba przede wszystkim. Chociaż Amerykanie bardziej z Animal House i był członkiem obsady Saturday Night Live, który był bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Belushi bardzo, bardzo takie życie prowadził pełne różnego rodzaju narkotyków, no i niestety w marcu 82 roku przedawkował. No i o tym jest też ten tekst, jak takie pułapki tej sławy narkotyków zniszczyły jego życie. No to co, może kawałek refrenu tego? Sam perkusista o tym powiedział, że cytuję, nie byliśmy za narkotykami, ale kochaliśmy Johna Belushiego i jego wkład w komedię. Wywarł wpływ na tak wielu, którzy przyszli po nim. Szkoda tylko, że umarł tak młodo i jak narkotyki w dużej mierze kontrolują twoje życie. To znaczy, że on po prostu uwielbiał dobrą zabawę i po prostu posunął się trochę za daleko. No ale jedźmy dalej. Skeleton in the Closet. No to kolejna piosenka, która była inspirowana książką Stephena Kinga, tym razem Apt Pupil. No właśnie, opowiada na historię w ogóle chłopca, który spotkał mężczyznę, który był nazistą, tak? Który był, zaraz, bo tu zaraz ktoś się do mnie, jak naziści to byli Niemcy, tak, naziści byli Niemcami, a ci Niemcy byli nazistami. Czytam tu po prostu fragment czegoś, co przeczytałem, a że książkę tą, to co tutaj pisze, czytali pewnie, sam pisali Amerykanie, więc dla nich oni często się używają tego słowa i tak był złym Niemcem podczas II wojny światowej. I ten chłopiec, który po tej rozmowie no, bardzo miał ochotę zabijać, miał koszmary, w których zabijał. No i w końcu ten chłopiec brał karabin i poszedł na autostradę i zaczął strzelać do ludzi, a policjanci blisko 5 godzin próbowali go złapać. Natomiast różni menadżerowie Antraxu stwierdzili, że to tak nie może być, że oni tyle się inspirują, że to może być problem z prawami autorskimi. No i stwierdzili, że muszą o pozwolenie do samego Stephena Kinga się tutaj udać. Natomiast okazało się, że jest on fanem grupy i nie było z tym problemu. Natomiast jeżeli o samym utworze, tu fragment z tym charakterystycznym łupniem riffowym na pełnej. Indians. To był hicior. Z różnych powodów też tekstowych. A zaczyna się wszystko dość melodyjnego wstępu, a później już jest. No właśnie, sam utwór opowiada właśnie o Indianach, którzy zostali tutaj przez przybyszów z Europy, no niestety zgładzeni. No i cały tekst mówi o tym, jak byli zamieniani w obywateli takiego właśnie drugiego sortu, jak znęcano się nad nimi. Tutaj taki fragment tekstu zacytuję: terytorium to tylko ciało narodu, zamieszkali ludzie go ukształtują, uprzedzenie to coś, bez czego możemy się wszyscy obejść. Swoją drogą mądre słowa, bo flaga o wielu kolorach to wszystko, o co chodzi temu krajowi. No i mamy tu też taki przejmujący fragment: zapłacz dla Indian, umrzyj dla Indian, zapłacz dla Indian.
One Word. Posłuchajcie tego wstępu. On miażdży. To myślę, że spokojnie dziś dorównuje temu, co robił Slayer, Metallica czy Megadeth. Ten fragment, wow. No jest tu taki cały ciekawy tekst o ludzkości, która tak naprawdę nie uczy się na błędach, mimo że nadal może wiele dobrego zrobić. Cytuję, przestań, było zbyt wiele dyskusji. Mogliśmy ocalić siebie od Holokaustu. Czy to tylko nasze przeznaczenie? Zacznij teraz, nadal jesteśmy przeszkodą. Wypuściliśmy gina z butelki, ale nadal trzymamy korek. No i mamy taki skandowany, bardzo idealistyczny refren o jednym świecie. No. Jest tam jeszcze taki ciekawy fragment, którego tutaj nie dałem. Trudniej jest zabić człowieka, jeżeli widziałeś zdjęcie jego dzieci. Wow. Myślę, że Anthrax tutaj naprawdę tymi tekstami, może nie wszystkimi, tak? Już może nie przesadzajmy, ale podchodził inaczej do rzeczywistości trochę niż część takich kaper metalowych. Wyłapałem jeszcze tutaj, powiem wam, jeszcze jeden ciekawy fragment, który niestety brzydko, bardzo brzydko się zestarzał. Najpierw wam puszczę w oryginale. Rosjanie, oni są ludźmi takimi jak my. Naprawdę myślisz, że oni chcieliby wysadzić świat? Oni nie kochają swoich żyć mniej niż my. Rok 2023. Polemizowałbym. Kolejny utwór, który tu mamy, to ADI Horror of It. Ole. Początek mamy zupełnie inny. Rozwija się tak chyba z 2 minuty, wchodząc w pewnym momencie z taką solówkę. Naprawdę to brzmi inaczej niż wszystko, co na tej płycie. Refren śpiewany, nie skandowany, co nie jest to oczywiste. No, dlatego to tym bardziej zadziwia. Tu bym powiedział, że to trochę przymiarki do tego, co on teraz kiedyś zrobi z Johnem Bushem. W tym momencie zaczyna się dzicz. Uwielbiam ten bas, który wyraźnie słychać, ten wokal w tle, no i solo, która rozpędza się pomału. Jedziemy! Imitation of Life. Kolejny dobry wstęp. To naprawdę przykuwa uwagę. Mm.
szybkość wokalu i te to jest naprawdę... No i zapraszam do posłuchania szalonego sola, a właściwie początku. W wywiadzie dla Some Facts z 2017 roku, znowu mamy perkusistę Charlie'ego, mówi o tym tworze, chodzi o fałszerstwo tego, co widzieliśmy w muzyce i ludziach, co nadal trwa, ten sam dokładny klimat. Masz ludzi, zwłaszcza w biznesie muzycznym i promocję radiową, w którym masz do czynienia, a to po prostu ludzie, którzy tam pracują. Niektórzy z nich mają w dupie piosenkę, nad którą pracują, lub zespół, który puszczają. To dla nich tylko praca i to jest takie fałszywe, kiedy przychodzą na koncert i mówią, uwielbiam to, kocham to. To taka kupa bzdur. Among the Living był niewątpliwym sukcesem Anthraxu. Do dzisiaj tak naprawdę on cały czas gdzieś króluje na takich najważniejszych albumach i lat 80. i w ogóle thrash metalu i wszechczasów. Oczywiście zazwyczaj jest gdzieś tam poniżej Metallica, Megadeth czy Slayera, ale zawsze gdzieś tam się znajduje. Sama płyta dotarła do 62. miejsca listy sprzedaży Billboard i status złotej płyty osiągnął w USA, czyli to oznacza, że przekroczył 500 tysięcy egzemplarzy. No i też od tego momentu Anthrax zaczął grywać własne koncerty, już nie jako support, to on był właśnie gwiazdą na różnych festiwalach czy innych trasach koncertowych. Okazało się, że może przyciągnąć bardzo dużą ilość miłośników metalu i tak naprawdę już od tamtego czasu, czyli rok 87, ten status specjalnie się nie zmienił. Naprawdę dzisiaj też tak Anthrax występuje. Na pewno zaczął podążać gdzieś własną drogą, inną. Ona nie była tak komercyjna droga jak innych tych zespołów. Nawet Slayer, mimo tego, że zawsze też grał raczej muzykę, która na daleko było do jakiejś komercji, był gdzieś bardziej rozpoznawalny niż ten Anthrax. No i tak sobie myślę, że nie jest to przypadkiem, że on znalazł się w tej wielkiej czwórce. Wiecie, nad tym się tu można kłócić. Ja sam nieraz mówię, że nie jestem przekonany, że dla mnie na przykład Anihilator brzmi tak, że mógłby należeć. Natomiast myślę, że tutaj jakieś znaczenie miało to, że ta kapela tak długo też była. Myślę, że to miało też pewien wpływ i być może jakieś inne rzeczy. Nie wiem, co wy o tym myślicie, tak? Szczególnie posłuchałbym tutaj tych, którzy są zwolennikami Anthraxu, bo tych, którzy nie są zwolennikami i tutaj daliby jakikolwiek inny zespół, to już takich słyszałem. Znam ich. Znam te. A co byście tu powiedzieli, dlaczego Anthrax? To mnie ciekawi, nie? I nie, żebym był coś przeciwko, bo jakbyś się chyba do tego przyzwyczaiłem, po prostu jestem ciekaw. Czy płyta się zastarzała? To powiem wam, że miałem taką zagwozdkę. Jak słucham to teraz, tej płyty, a nie, tak jak mówię, nie jest to płyta, którą ja znam już od lat, chociażby 90., ona mi dużo, dużo później ją poznałem, to mogę powiedzieć tak, dobrze tułoją i to jest fajne. Jest dobrze zrobione, zaaranżowane, nie mam nic przeciwko, ale ja słyszę, że to nie zostało nagrane dzisiaj, ani przed kilku laty, że to zostało nagrane już dawno temu, więc w taki sposób myślę, że można powiedzieć, że się zestarzała. W mojej ocenie, wiecie, zastanawiałem się, bo tak subiektywnie, tak tutaj jakby zrobię różnicę, którą nie zawsze robię. Zazwyczaj moja ocena staram się dawać, zawsze jest subiektywna. Natomiast subiektywnie jakbym miał tam ocenić tę płytę według tego, jak ją lubię, nie lubię, myślę, że była pomiędzy 4 a 5, tak 4 plus może bym dał, nie? Zastanawiałbym się nad piątką. Natomiast poznając trochę historię Anthraxu i to, jak wcześniej grali i całą ich rzeczywistość, to myślę, że danie tutaj 6 na 6 nie byłoby dla mnie problemem, tak? Więc 4 i plus według mojej subiektywnej, ale według tego, patrząc, co on nawyprawiał i jak ustalił tutaj swój własny styl, dałbym tutaj zdecydowanie 6. I to tyle. Dajcie znać, co wy myślicie o Anthraxie. Ja was zapraszam do kolejnych nagrań i też do wsparcia mnie, dzięki któremu możecie proponować płyty, które być może ukażą się tutaj na tym kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia.